A to ci historia. Rozprawy o grodach i osadach. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Urszula Lubczyńska-Gładka. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej audycji o tematyce historycznej. Te audycje będą nadawane cyklicznie, myślę, że z częstotliwością co 2 tygodnie. I będziemy w nich rozmawiać, będę rozmawiać z kolejnymi moimi gośćmi o zagadnieniach związanych z historią regionu przede wszystkim, ale może nie tylko. Z tym, że pierwszych kilka audycji na pewno poświęcę historii lokalnej, historii najbliższej. A to dlatego, że chciałabym Państwu w ten sposób zarekomendować pewną książkę. Książkę, która ukazała się niespełna 2 lata temu, pod koniec 2018 roku, wydana nakładem powiatu jędrzejowskiego, Dzieje ziemi i powiatu jędrzejowskiego, potocznie nazywane monografią powiatu. To właśnie ta książka pod redakcją profesora Adama Masalskiego, napisana przez jeszcze troje pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przez Cezarego Jastrzębskiego, Jacka Pielasa i Beatę Wojciechowską. Dlaczego chcę mówić o tej książce, o monografii powiatu? Dlatego, że to książka nie tylko bardzo dobre, myślę, i wartościowe źródło historyczne, ale to także pewne wydarzenie w naszych dziejach. Wydanie tej książki można tak określić. Dlaczego? Dlatego, że w naszym regionie brakowało takiego wydawnictwa, wydawnictwa komplementarnego, syntetycznego, ujmującego w całość dzieje ziemi jędrzejowskiej, właściwie od pradziejów do lat 50. XX wieku. Takie ogólne opracowanie ostatnio wydane było w latach 70., to była Ziemia Jędrzejowska, a wcześniej takie bardzo szczegółowe opracowanie to 1937 rok, to była monografia historyczna i gospodarcza Ziemi Jędrzejowskiej pod redakcją Borkiewicza i Linowskiego. I od tej pory właściwie, oczywiście ukazało się bardzo wiele rozmaitych publikacji, bardzo wartościowych również, ale wszystkie one były raczej wybiórczo traktujące nasze dzieje, naszą historię, zajmujące się pewnymi aspektami tej historii. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim właśnie syntetycznym ujęciem historii powiatu jędrzejowskiego, czy raczej ziemi jędrzejowskiej, bo z tym powiatem bywało różnie. No i właśnie, pierwszą audycję chcę tej książce poświęcić, a szczególnie jej powstaniu. Opowiedzieć o tym, jak doszło do jej wydania, bo ta książka miała trochę pecha, ponieważ ukazała się w momencie pewnych zmian we władzach powiatu i nie doczekała się szerszej promocji, a myślę, że na tę promocję bardzo zasługuje. I o tym właśnie, jak książka powstawała, będzie mówił mój dzisiejszy gość. Witamy w studiu pana Edmunda Kaczmarka, byłego długoletniego starostę jędrzejowskiego. Pod koniec 4. kadencji, panie starosto, ta książka się ukazała. I właśnie, czy ten pomysł zrodził się nagle, czy długo dojrzewał? Skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Dziękuję za to zaproszenie. Chciałbym też życzyć, aby ta Państwa inicjatywa, ten projekt, który podjęliście, Radio z Kulturą, aby się, jak się zrodził, tak żeby długo, długo mógł tu zafunkcjonować, to jakiś nowy element w kulturze naszego powiatu. Bardzo się cieszę z każdej inicjatywy i ta też bardzo mnie cieszy. Dziękujemy bardzo. Oby się spełniły te życzenia. Moje życzenia zawsze są szczere, także myślę, że Wam się uda, bo jesteście zaangażowani, mocno w to wierzycie, a myślę, że i słuchacze w tym pomogą. Taką mamy nadzieję. Ja, wracając do pytania, które pani mi tu zadała, tak, chcę powiedzieć, nie, ten pomysł nie stworzył się nagle. On się jakby w moich myślach rodził na początku trzeciej mojej kadencji, kiedy, bo moją taką ideą przewodnią w każdej pracy, w której pracowałem, było zostawić ślad po sobie. I tak było w spółdzielniach, w których 2 długo pracowałem. I
I tutaj w starostwie, bo prawie 20 lat. I tutaj bardzo trwały ślad w postaci książki. No to jest jakby zwieńczenie. Właśnie zwieńczenie, bo wcześniej te wszystkie budynki odnowione i drogi, które przecież żeśmy oczywiście prawie bardzo wszystkie również odnowili i teraz jakby nasi następcy dobrze, że to robią i kontynuują. Zostawić po sobie lepszym stanie niż objęliśmy, to taka była, jak pani ze mną pracowała, to pamięta pani, że tak zawsze do moich tak, współpracowników, pamiętam, do nas wszystkich to było, żeby zostawić lepszy niż przejęliśmy naszym następnym pokoleniom. I w połowie tej trzeciej kadencji jakby inspiracją wcześniej było wydanie 3 tomów też znanych, nieznanych ziemi jędrzejowskiej. Też to była taka tytaniczna praca pana profesora Tadeusza Stolarskiego, który się podjął robiąc znani, nieznani ziemi włoszczowskiej, ale te nasze ziemie się tak splatają, także wielu biografii znalazł z naszego powiatu i przyszedł z taką inicjatywą. Powstał jeden tom, drugi, a później można powiedzieć, że trylogia znanych, nieznanych ziemi jędrzejowskiej. Przykro, że już teraz w tej chwili, bo taka w tym drugim tomie to już była część, której już jeszcze żyli, a już dzisiaj z nami ich nie ma. No tak, a kolej rzeczy. W piątek pożegnaliśmy jednego z tych, którzy tam swoją notkę biograficzną mają, to jest Stefana Wyczyńskiego. Tak. Pamięć jego nigdy nie zagaśnie w naszych sercach. A wracając do tej monografii, to chcę też powiedzieć, że to marzenie, bo książka to jest coś, co będzie zawsze. Droga, po 20 latach trzeba ją będzie naprawiać, budynki, elewacje odnawiać i tak dalej, aż książka zostanie. I wiedziałem, że trzeba to zrobić. Nadarzała się super okazja, bo to było stulecie naszej niepodległości i 20-lecie powiatu, także uważałem, że może takim pięknym pomnikiem byłoby wydanie takiej monografii. I postawiliśmy sobie ten cel, pozyskaliśmy środki ze świętokrzyskiej lokalnej grupy rybackiej. Później no, trzeba było poszukać kogoś, kto napisze to. I ten zespół podjął się tego dzieła, pan profesor Adam Masalski, wraz z zespołem, któremu daliśmy też takie zadanie, żeby to nie było dzieło naukowe, żeby można było tą książkę wziąć sobie ktoś, kto jest z naszego powiatu albo jakim pojechał gdzieś daleko jest, żeby mógł sobie ją poczytać tak nawet do poduszki. Żeby po prostu dała się czytać, mówiąc kolokwialnie. Żeby się dała czytać, żeby nie było tych odnośników tam gdzieś daleko, że to nie dzieło takie aż naukowe. I myślę, że zespołowi to się w dużej części udało. Myślę, że tak, bo język jest bardzo przystępny i myślę, że od młodych ludzi po seniorów na pewno wszyscy mogą ją spokojnie czytać i znajdą coś dla siebie ciekawego. Także ja bardzo z tych wszystkich dzieł, które tam, to bardzo się z tego cieszę, że ta książka jest. A że ona jest w tej chwili jeszcze gdzieś tam w magazynach starostwa, myślę, że doczeka się swojego czasu. Może radio z kulturą przyczynek do tego, żeby zarząd bardziej zaczął promować tą książkę, bo przecież to jest dzieło o naszych przodkach, o naszej historii, o tych, którzy tą ziemię budowali, tworzyli od pradziejów. Nie o mnie, nie o nas, bo to jest. Tak, książka dzieło. Zatrzymuje się na latach 50. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym, jak wyglądał sam proces wydawniczy, bo on trwał dość długo. Dwa etapy. Pierwsza część to było zadanie, czyli praca naukowa o zbieranie tych materiałów i to za to musieliśmy osobne zlecenie dostali. To trwało chyba około roku. Około roku, czy nawet dłużej. Później dali znać, że są gotowi do pisania. No i wtedy też szukaliśmy następnych, żeby zapłacić za to pisanie i za wydanie. Podjęła się tego wydawnictwo z Krakowa, jak sobie wydawnictwo z Krakowa. Z Krakowa, tak. I 2,5 tysiąca egzemplarzy z tego, co sobie przypominam. Tak. Niezłym, dobrze się trzyma, nie rozlatuje się książka, co najważniejsze, bo czasami jest tak z tymi książkami, że po kilku. I nie jest też
w twardej okładce, bo w twardej okładkach się źle przy poduszce też czyta. Aha, rozumiem. To też było też takie, to też było istotne. Żeby nie brać w twardej okładce, bo żeby była w miękkiej. Także różne aspekty, żeby tu rozpatrywali, żeby ta książka była taka przyjemna dla czytelnika pod każdym względem. Żeby nie była wyłącznie elitarna, ściśle dla historyków. I myślę, że taka jest, ale jest również solidnym źródłem wiedzy historycznej i jest pewnym takim symbolem, myślę, właśnie stulecia niepodległości, dwudziestolecia powiatu. Miejmy nadzieję, że będzie dostępna, a z tego co wiem, chyba jest dostępna w bibliotekach na terenie powiatu, więc zachęcamy Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji z tą książką mieć kontaktu, to przynajmniej do odwiedzenia bibliotek i zapoznania się z nią, bo zapewniamy, że warto. Jest profesjonalnie wydana, znakiem ISBN-u, także każda biblioteka w Polsce tą książkę przez wydawnictwo została zaopatrzona. Także myślę, że do nowych władz powiatu apel, żeby w naszych bibliotekach, w naszych szkół szczególnie była dla młodzieży dostępna, żeby nauczyciele mogli też korzystać na lekcjach historii, bo to lokalna historia, ona powinna być, to wychowanie historyczne, ale też i lokalne, ono, to jest, tu się powinien rodzić ten patriotyzm, nie jakieś, bo ja zawsze mówiłem, że patriotyzm to jest przede wszystkim w czasach pokoju praca, nauka, dobre zachowanie, to też jest patriotyzm. Nie wszystko trzeba udowadniać patriotyzm w walce. Oby jak najmniej krwi, oby jak najmniej potu. No, miejmy nadzieję, że zgoda i pokój zawsze były tymi, które tworzyły coś bardzo dobrego, a wojna zawsze była tym, niepotrzebnie trzeba wtedy udowadniać aż tak nasz patriotyzm. Trzeba budować w pocie i znoju to, co najlepsze, ludzi łączyć. Mam nadzieję, że ta książka też będzie dawać przykłady, jak można dużo zrobić na każdym miejscu. To jest i ludzie prości, i szlachta, bo to przecież była też Rzeczpospolita Szlachecka, tutaj o tych czasach się również pisze, ale wszystko budowali pracą ludzkich rąk. Wszystko, i o tym też w tej książce jest sporo. Wszystko jest zbudowane pracą ludzkich rąk i wiele sylwetek bardzo wybitnych, znanych osób tutaj w tej właśnie monografii powiatu znajdziemy. Zachęcamy jeszcze raz do czytania. Tak jak tutaj mówiliśmy, jest napisana bardzo przystępnie, a my będziemy przybliżać pewne fakty tutaj w Radiu z Kulturą, będziemy przybliżać pewne fakty z historii naszego regionu w ten sposób, jakby realizując promocję tej książki, której po prostu trochę zabrakło. Przez najbliższe tygodnie zapraszam Państwa do słuchania audycji A to ci historia. Zapraszam także do kontaktu mailowego na adres historia@radioskultura.pl. Mogą Państwo napisać, o czym chcieliby posłuchać właśnie w tej audycji. Zachęcamy do czytania książki Dzieje Ziemi i Powiatu Jędrzejowskiego pod redakcją profesora Adama Massalskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i za udział w naszej audycji. Naszym gościem był pan Edmund Kaczmarek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa, a Państwu życzę sukcesów. Dziękujemy. A to ci historia! Rozprawy o grodach i osadach. Radio z Kulturą. Z nami tworzysz kulturę. Drodzy słuchacze Radia z Kulturą, jeśli podobają się Wam nasze audycje i chcecie, aby powstawały kolejne ciekawe programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prosimy, wspierajcie Radio z Kulturą. Bez Waszego wsparcia długofalowe działanie nie będzie możliwe. Nawet symboliczne, ale regularne wsparcie sprawi, że razem z radiem
i Instytutem Kultury Ireneusza Ślusarczyka będziecie realnie tworzyć kulturę. Jeśli masz pod ręką coś do pisania, zapisz proszę numer konta, który podamy za chwilę. Dziękujemy, że dziś nas słuchasz. Powiedz znajomym, jak można nas posłuchać. Wesprzyj nas. A oto numer konta. 24 17 50 00 12 00 00 00 00 41 04 21 17. Powtórzę. 24 17 50 00 12 00 00 00 00 41 04 21 17 w tytule wpisując darowizna na cele statutowe. Wesprzeć Radio Instytut możesz także wchodząc na stronę www.institutkultury.org.pl/wspieraj. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka. Z nami tworzysz kulturę.